ekspozycja majestatycznego tematu. Trzeba zagrać dwa forte. Trzy oktawy w górę i schodzi w dół. Zjazd wirujących figuracji szesnastkowych i modulacja do tonacji amol. Ekspozycja majestatycznego tematu. Dwa forte, trzy oktawy w górę i schodzi w dół. Zjazd wirujących figuracji szesnastkowych. I wracamy z tonacji amol do tonacji zasadniczej emol. To nie jest powtórzenie, to jest dialog. Tęskna melodia, o której Iwaszkiewicz pisał, że jest z gatunku tych, jakie chłopcy w łaźniach publicznych gwizdali do siebie. W tym temacie o nieprzepartej intensywności pojawia się popisowa wirtuozowska fioritura złożona z 21 nut. Potem są dygresje, ale wszystkie ozdobniki są ściśle zrośnięte z tematem niespełnienia, wyobcowania. Estetyka operowa dochodzi do głosu w tym kantylenowym temacie. Opowieść jest snuta dalej, cały czas lirycznie, niesłychanie śpiewnie. I równomierne ósemki w lewej ręce po raz trzeci zapowiadają tę samą tęskną melodię. I już do końca będziemy tęsknić za tą pierwszą ekspozycją, w której wszystko wydawało się takie proste i zrozumiałe, bo nagle pojawia się gama chromatyczna w 14 nutach rozłożonych na 5 ósemek. To drażni uszy, jest cholernie dysonujące. Koncerty Chopina tkwią w sprzeczności. Są schematyczne, dwutematyczne, z ekspozycją orkiestry powtarzaną przez ekspozycję fortepianu. Chopin rozszczepia figurację na kilka planów melodycznych, które się wzajemnie przenikają i uzupełniają. Stosuje enharmonię, progresje chromatyczne, a chromatyka idzie w parze z wyzwoleniem wyobraźni. Oczywiście to ciągle brzmi jak Chopin, ponieważ jest dużo charakterystycznych dla Chopina współbrzmień, które nadają tej muzyce takiego pastelowo-melancholijnego zabarwienia. Szesnastkowe figuracje harmoniczne rozłożone, akord ze zwiększoną sekstą, rzut dwutaktowy powtórzony cztery razy ze zmianami harmonicznymi. Zdanie kończy się akcentowanymi ósemkami emol. Spadamy w dół chromatycznie, coraz niżej H, B, A. Dźwięk górny opowiada historię tego upadku. Muzykolodzy nazwaliby to patopoją. I przed wejściem drugiego tematu jest appassionato. Totalne przyspieszenie na przestrzeni ósemki kwintola. Szesnastka z kropką, 32. Niezwykle zagęszczony moment i fermata. Dyrygent zatrzymuje wszystko. Pianista zatrzymuje wszystko. I co dalej? Zupełnie nowy wątek. Drugi temat w tonacji E-dur. A E-dur to jest tonacja miłości, ale też przedśmiertnego pożegnania, snu i marzenia sennego. Taka melodia. I teraz ta melodia zostanie powtórzona cztery razy. W żadnej innej ze sztuk powtórzenie nie jest tak ważne jak w muzyce. Powtarzalność jako zasada kształtowania muzyki ma wymiar egzystencjalny i związana jest z naszym sposobem postrzegania świata. Pragniemy powtarzalności. Łakniemy powtórzenia, żeby się w tym świecie jakoś zadomowić, w rzeczywistości ziemskiej osadzić, poczuć względnie trwały grunt pod nogami. Powtórzenie urzeczywistnia się w przypominaniu. Tutaj są pojedyncze półnuty, jakby pianista zasypiał, jakby zasypiał. I przez ostatnie 30 taktów słuchamy jednostajnego rytmu na 6 ósmych w lewej ręce. Ta, 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 ta. Przyzwyczailiśmy się już do jednostajnego białego rytmu i do linii melodycznej bez nerwowych ruchów, ale nagle w prawej ręce zaczynają zbierać się czarne chmury. Konflikt wisi w powietrzu. Ale dalej lewa ręka usypia, prawa dramatyzuje. Początki taktów nieostre, pojawia się tryton. Interwał diabelski i septyma zmniejszona. Bardzo konfliktowe. I to jest część fantazyjna. Ma silny rys popisowy, czynnik wirtuozowski. Tutaj podziwiamy pianistę. Pędząc i myśląc o tym, żeby wszystko wygrać, niektórzy przelatują nad tym delicatissimo w partii prawej ręki.
Tu są szalenie szybkie, precyzyjnie powtarzane, niemelodyczne twory funkcyjne. Z kantabile przeszliśmy w coś innego, czego nie da się zaśpiewać, tylko zagrać na fortepianie. Twory funkcyjne, funkcje harmoniczne, które zostały z tematu. Teraz ciężar jest przerzucony na partię lewej ręki, która musi wykonać bardzo szybkie, regularne i silne szesnastkowe figuracje. To ciężka lewa ręka tutaj buduje swój dramat. Odpowiedzi na wirtuozerię prawej ręki i to narasta. Z kantabile przeszliśmy w coś innego, czego nie da się zaśpiewać, tylko zagrać na fortepianie. Twory funkcyjne, funkcje harmoniczne, które zostały z tematu. Ale tego tematu już nie ma, znikną w natłoku dźwięku. Ciężar przerzucony jest na partię lewej ręki, która musi wykonać bardzo regularne, silne, szybkie, szesnastkowe figuracje. To ciężka lewa ręka tutaj buduje swój dramat. Odpowiedzi na wirtuozerię prawej ręki, napięcie narasta. Frenetyczne zakończenie epizodu, motoryczność, maszynowość, aż do powodującego utratę dysonansu wynikającego ze zderzenia zmniejszonych harmonii z dominantą. Całkowite zachmurzenie harmonii przed przejaśnieniem, które nastąpi dopiero jak wejdzie orkiestra. I znając konwencję koncertu, wiemy, że za chwilę wejdzie orkiestra, ale przez 5 taktów ona nie gra. Przez 5 taktów nie gra orkiestra. Cały ciężar narracji spoczywa na fortepianie, musi sobie radzić bez orkiestry. Ostatnie sekundy. Lewa ręka wypowiada główny motyw tematu pierwszego, kulminacja ben markatu na trylach i gra! Znowu wracają równomierne ósemki w lewej ręce, a w prawej ta sama melodia z gatunku tych, jakie chłopcy w łaźniach publicznych gwizdali do siebie. Tyle, że teraz ten temat jest grany w tonacji C-dur, to jest tonacja czystości, symboliczne oczyszczenie, zaczynamy wszystko od nowa. Bo teraz znaleźliśmy się w części koncertu zwanej przetworzeniem i wszystkich najbardziej interesuje, co kompozytor zrobił z tematami, które tymczasem zdążyliśmy już całkiem nieźle poznać. Ostatnie takty tego odcinka tworzą chmurę dźwięku, rozbita narracja, rozmazany pejzaż, porysowana taśma filmowa, zakurzone zdjęcie, zgnieciony rysunek, para z parostatku, biały szum i z tego wyłania się akord, który wprowadza nas do zasadniczej części przetworzenia, która jest kolejnym wirtuozowskim epizodem. Od teraz, przez kolejne 102 takty, prawa ręka gra same szesnastki. Przez jakieś 2 minuty w zależności od tempa pianisty. I to jest pianistyka galopująca. I taki motyw powróci u Chopina później. Konkretnie w skercu sonaty B-moll. Dokładnie ta sama idea akordów kwart seksowych, chromatycznie przesuwanych. I te przesuwane akordy to jest później wypisz, wymaluj skerco sonaty B-moll. W sonatę B-moll urosłą wokół marsza żałobnego wpisały się przeżycia osobiste. Chopin był przekonany, że cała rodzina została wymordowana, siostry pogwałcone i tak dalej. Tam słychać to ta-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 ta. Sonata powstała w aurze świeżo objawionej namiętności zmrożonej zagrożeniem życia. To jest rozmowa z samym sobą o sprawach egzystencjalnych. Słyszy się ją i czuje jako świadectwo sytuacji granicznej, w jakiej się Chopin znalazł w tym czasie i w tym miejscu. Koncerty Chopina pisane były w estetyce koncertów Briand, gdzie partia solisty na pierwszym planie, estetyka Briand umarła śmiercią naturalną. Gdyby nie Chopin, to byłaby martwą plamą w historii muzyki. Ale Chopin niby się w to wpisuje. Wszystkie części tego koncertu
słyszane gdzieś tam skądś, ale to są figury, które w tamtych koncertach w ogóle nie działają. W ogóle. A tutaj tworzą się takie dwa bardzo spójne arcydzieła. Jeśli chodzi o partię fortepianu, to to jest po prostu trzęsienie ziemi. Proszę, proszę, 102 takty. Same szesnastki. Taka, 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 taka. Tygie, 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 tygie. 102 takty. To powinno walić po uszach i to wali po uszach. Tu mamy maszynową zapowiedź orkiestrowego Tutti. Tu się robi bardzo motoryczne, bardzo nakręcone. I na końcu tego chromatycznego zjazdu nawracającego raz. I drogi, jakby się zaczynał, kończy się wszystko emol. Tragicznie. Wyraz jest jednoznacznie negatywny. A efekt przejmujący! Ten temat tych chłopców z łaźni. Przez to, że są te powtórzenia, nie wiadomo, ile razy to się już słyszało. I on osiąga taki efekt bez czasu. Nie wiem, ile razy to już było i może to już będzie trwało wiecznie. Ten temat stał się wspomnieniem. Coś, co będzie mi towarzyszyło już zawsze, ale co nigdy nie będzie w pełni obecne. Jak ktoś zasnął i się teraz obudził, to myśli, że w ogóle nie spał, bo znowu jest to samo. W późniejszym okresie Chopin będzie często używał określenia mezzavoce, jakby półgłosem. I u niego będzie to często oznaczało pogłos z przeszłości, wspomnienie. Był taki XIX-wieczny krytyk. Nazywał się, nikt nie pamięta jak, Rellstab. No i ten Rellstab pisał o Chopinie tak. Rellstab, którego nikt nie pamięta, pisał tak o Chopinie. Nie potrafił pisać o nim bez agresywnej niechęci. Nazwawszy kiedyś wariacje na temat Mozarta słowiańskim wandalizmem, zaatakował nie mniej gwałtownie nokturny, twierdząc, że ktoś, kto przyłożyłby do krzywego zwierciadła zachwycające romanse Fielda, ktoś pamięta, kto to jest? Czyli jego nokturny, ujrzałby w nim odbicie, uwaga, topornych nowych utworów Chopina. Recenzując etudę op. 10, usilnie nakłaniał każdego, kto chciałby podjąć próbę ich zagrania, aby miał pod ręką chirurga, gdyż grozi to trwałym urazem palców. Przed wejściem drugiego tematu, appassionato, totalne przyspieszenie, potem na przestrzeni ósemki kwintola, na przestrzeni drugiej ósemki szesnastka z kropką 32. Będzie niezwykle zagęszczony moment, wyhamowanie fermata. Za chwilę. Faktury chopinowskie mają to do siebie, że świetnie jest, kiedy pianista potrafi je zróżnicować. I drugi temat. Ale w tonacji G-dur. A G-dur to w ogóle nie jest tonacja miłości, ani przedśmiertnego pożegnania, ani snu, ani marzenia sennego. Nie. Taka melodia. I teraz ta melodia zostanie powtórzona. 4 razy. W żadnej innej ze sztuk powtórzenie nie jest tak ważne jak w muzyce. Powtarzalność. Jako zasada kształtowania muzyki ma wymiar egzystencjalny i związana jest z naszym sposobem postrzegania świata. Pragniemy powtarzalności, łakniemy powtórzenia, aby się w tym świecie jakoś zadomowić, w rzeczywistości ziemskiej odnaleźć, aby poczuć względnie trwały grunt pod nogami. Powtórzenie. W życiu, sztuce, literaturze, filozofii, muzyce oparte jest na istnieniu i działaniu pamięci, co będąc naszym najcenniejszym skarbem, bywa zarazem źródłem utrapień duchowych, bez czego wszakże bylibyśmy niczym. Człowiek o tyle istnieje i egzystuje, o ile ma zdolność pamiętania.
Pragniemy powtórzenia, bo tęsknimy do miejsca stałego. Łakniemy powtórzeń, bo tęsknimy do zakorzenienia. Pragniemy powtórzenia, aby utwierdzać się w poczuciu zakorzenionej w bycie tożsamości, aby mocniej być. W Warszawie, w salonie Teresy Kickiej, w wiosenny wieczór roku 1826, 15-letni Fryderyk Chopin, który jeszcze nie napisał koncertów fortepianowych, gra w Warszawie, w salonie Teresy Kickiej na fortepianie. Odgrywa na początek kilka utworów, a następnie rozpoczyna długą i skomplikowaną improwizację. Jest tak skupiony na fortepianie, tak odcięty od czegokolwiek poza samą muzyką, że nie czuje, jak mija czas. Jego radykalizm fortepianowy nie pozwala mu poczuć, że jego ciało nie ma siły na tak długie i tak intensywne granie. Słuchacze boją się, że chłopak zemdleje, ale nikt nie ma odwagi mu przerwać. Wreszcie Julian Ursyn Niemcewicz nie wytrzymuje i podbiega do fortepianu i siłą odrywa ręce Chopina od instrumentu, żeby ten instrument nie wyssał z niego całego życia, co i tak się stało!